Ciekawe pytanie o tym, czy YouTube to jest to samo co telewizja? No, decyduje o tym użytkownik, ale wiadomo, że właściciele tego media, tego medium chcą zarobić, więc reklamy są i próby ukraść energię i uwagę, poprzez uwagę, czyli tylko się zrelaksujesz, od razu ci bams, wyjeżdża jakaś prymitywna reklama. Wiem, że z rozwojem technologii, z dostępnością wyższą technologii wiąże się wyższa potrzeba w dyscyplinie, ponieważ jeżeli bezmyślnie spożywasz więcej śmieci, to więcej te śmieci cię zabiją. Ważna jest bardzo dyscyplina. Ale nie powiem, że YouTube już jest, przynajmniej tu, gdzie ja jestem, tak samo niebezpieczne jak telewizja, ponieważ jeżeli nie masz autoplay, to musisz się jeszcze zastanowić, co wybrać, więc w jakim stopniu jeszcze ten wybór, co oglądasz, jest warunkowany przez twoją decyzję, czyli zmusza szare komórki działać i zastanawiać się, a czego ja chcę. A druga rzecz, że jeszcze jednak nie na każdym wideo są reklamy, a w telewizji to jest murowane, że są reklamy, więc telewizja to jest bardziej niebezpieczna rzecz w dalszym ciągu.